Cześć wszystkim! Znowu Płynio 7. To dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, jesteśmy w Clayburn Relic. Okej, okay, coś tu się dzieje. My big brother's last battle. I wish I could tell you what we're looking for. Okay. Anything from that battle, I guess. Whatever 15 years of rain hasn't buried. You see my brother's ghost, you give me a holler, all right? Okej. Okay. Okej, okay. Bandyci zrabowali tylko 25 sztuk miedzi. Mamy 1000 sztuk miedzi. Zysku, super. Okej, okay, co tu jeszcze? Mamy jakieś informacje. Do warowni przybywa poszukiwana przestępczyni Nyry Szybka Ręka. Chcę prosić cię ucieczce z zieleniu, pomoc w ucieczce z zieleniu Boża. Okej. Okay. Udamy się tam zaraz po... zaraz po... Tak, po zbadaniu tego pola bitwy. Poza tym niewiele się dzieje. Dziwne, bo nie wzrosła nam obrona zbytnio, a w dużej mierze spadła ilość złota zrabowanego przez... Mm-hmm. przez rabusiów. Ciekawe. Dobra, w każdym razie idziemy dalej. Two reason. Okay. To coś jest może? Nie. I think I see... No, never mind. Nothing over here. I guess they cleaned up real good after the battle. This is embarrassing. Those face painters can't guard that place forever. Okay. These ruins are claimed, friend. On your way. Uh-huh. No need to get riled, boys. We're just passing by. Look at his talisman, Pag. Eothasian. How about that? A godless sack of shit. We got a blazing corpse worshipper on our hands. Oh. Actually, they never found the body. Okay. Only reason for the legacy is because the Duke doesn't got the guts to see you all slaughtered. The gods want you dead. Me and Pag, though, we've done our part during the purges, didn't we, Pag? Seamstresses? Make your cracks now. Got no god or homeland to avenge you. By Magrin, this'll be short work. Okej. Okay. Zwykła ciemnota. Bukowie mnie niewątpliwie chcą pokoju między nami. And what part of a war goddess wishes peace? No, friend. Only through the blood of our enemies is our goddess quenched. Okay, próbowaliśmy być życzliwi. Doesn't matter who it was for anyway. Country's better for the purges. Maybe we start a new purge right here. Okay. A my też możemy wam pomóc w tej czystce. Dobra. Edar, ty się rzuć na niego. Cała reszta na pewno przywódcę. Serio? Przewróciłeś go? Nie dało się. Okej, ty możesz go zaćgać? Okej, może ci się trochę ruszyć. Możesz go ślepić. Hey there. They were right. That was short work. Ale mieli solidny arbalet, solidna szabla. Znakomity na pierśnik. Okej, okay, to chyba może być dobre. Yeah? Coś tu mamy? Czubek metalowego przedmiotu wystaje z kupy
rzecznego mułu. Używając obu rąk razem z Ederem zaczynacie odgarniać błoto, aby wydobyć przedmiot. Mąż go dłonią wyciąga z mokrego gruntu. Jest to stalowa, półkolista ramka wielkości twojej pięści. Z półkola wstają równomierne, rozłożone szpice. To promienie wschodzącego słońca, wyglądające jak jeziory z płomieni. Po środku słońca zaś zauważasz wryty zarys rośliny warlasu. I've seen these before. They top the standards of Raid Ceres. Or did when Wyvern was alive. Pokaż pewną rozpaczonej matce. Just not sure what it gets me. Myślisz, że zdołasz na pomoc? Słuchaj, doceniam twoją inicjatywę, ale szanse na to, że ta miła starsza pani jest enigmatykiem, są niewielkie. Rozpoczyna matka, patrzy na ciebie. Zrobię co w mojej mocy, ale potrzebuję wsparcia widzącego, aby rozpoznać duszę kiedy znajduje jej ślady. Odwraca się do Edera i wyciąga dłoń. Eder wręcza jej stalowe słońce mechanicznym, nieświadomym ruchem. Rozpoczyna matka bierze słońce do jednej ręki, zaś w drugą chwyta twoją dłoń. Czujesz jej obecność w swoim umyśle, jej myśli uspokajają cię, odprężają. Skup się. Mówię jej słowa rozmawiają echem, jakby za nieskończonej przepaści. Zamykasz oczy i skupiasz się. Oczami umysłu widzisz, jak symbol świeci jaskrawo ciepły od przepływu wspólnych doświadczeń, szumiący od przeszłych myśli o bitwie, o wierze, o domu. Dryfujesz od głosu do głosu, od myśli do myśli, a dusza Edera stanowi wyraźny punkt odniesienia w poszukiwaniach. Jeden głos wybija się ponad szum, metaliczny i żarliwy, nieco jaskrawszy niż Edera, ale niewątpliwie o tej samej strukturze. Nie widzisz jego właściciela, ale szpice i zagięcia stalowego słońca zawierają zapis jego doświadczeń. W twoim myśle tworzy on obraz ścieżki wiodącej na południe, do Złoconej Doliny i na północ, ku granicy z Red Crest. Podążasz ścieżką do jej punktu wyjścia tak daleko, jak możesz. Przelatujesz nad ruinami i wzgórzami, aż do jednoizbowego domu w Złoconej Dolinie ze strzechą i klepiskiem. Ścieżka jest tutaj bardzo słaba, upływ czasu rozmazuje obrazy i szczegóły. Ze Złoconej Doliny ścieżka prowadzi drogą w stronie ku mostu Madmara, osiągając wrota Zatoki Buntu, a potem skręca nagle na północ, prosto ku granicy z Red Crest. Ścieżka wiedzie do redkresańskiego miasta, surowego i majestatycznego w sardyckim stylu imperialnym. Podąża uliczkami i wspina się po wielkich schodach do okazałej budowli, mając wysokie sklepienia aż do miejsca wyglądającego jak sala tronowa. Na tronie siedzi mężczyzna, którego głowa jest czystym, jaskrawym światłem. Blask przytłacza wszystko inne, kiedy kieruje na ciebie swoje spojrzenie. Jego głos uderza z siłą grzmotu, ale nie jesteś w stanie zrozumieć rozbrzmiewających echem słów. Głos i blask zanikają, a ścieżka zawraca, prowadząc cię do koszar, następnie znowu na południe, maszerując do Jelenioboża po drodze staczając potyczki. Na jednym z pól bitewnych ślad jest bardzo wyraźny. Widzisz redkresański sztandar zwieńczony stalowym słońcem, trzymany przez poległego żołnierza. Widzisz młodego człowieka z włosami w kolorze słomy. Biegnie po sztandar i nosi go, a ścieżka, którą podążasz, jest bardziej wyraźna pod jego stopami. Kiedy dotyka dłoń o stalowej głowicy, słyszysz jego myśli rozpędzone i rozmazane. Myśli o jego Bogu, o jego kraju oraz o jego bracie, który, ma nadzieję, jest daleko. Bardzo daleko. W jednej chwili myśli nikną, podobnie jak młodzieniec, a sztandar przyjmuje kolejny żołnierz. Podążasz ścieżką dalej, bije się na południe, aż gaśnie w cieniach Kailbak Reylik. Otwierasz oczy. Looked like you were working real hard there. Twój brat dotarł do Zatoki Buntu, a potem zawrócił do Red Crest. Tam spotkał Wade Wena i zaciągnął się do jego armii. What did he talk about with Widewin? Głowa Wade'a świeciła jaskrawym blaskiem. I figured that. Wilden and me had heard enough stories from his uprising to know it wasn't just some tall tale. Doesn't mean he was Aethys. It could have been some wizard's trick. It's what they talked about that's important. What'd they say? Nie wiem. That's not funny. Come on. That metal sun, my brother touched it. You saw where he went. Now what'd he talk about with Widewin? Why'd my brother fight for Raid Ceres? Przykro mi, że nie mam lepszych wieści. I guess that's it. Hmm.
Znajdziemy inny sposób, żeby się dowiedzieć. I don't think we will. What will we do? Look for more war relics? We were lucky to find this one. Soldiers that fought with him are long dead. The battle was a massacre. Whatever Aethys knows, he's not talking to anyone. Mhm. Nie musimy już czekać. Mam to, czego było nam, czego mi było trzeba. Gdyby tylko istniały słowa, które mogę wypełnić, które mogą wypełnić taką pustkę, albo nawet wymazać jego wątpliwości, pytania. Żałuję, że moje odpowiedzi jedynie pogłębiły jego cierpienia. Hey there. Okej, misja ukończona. Fragment porzuconej wiary. Walczył po stronie Red Crest, a nawet osobiście spotkał Wojdwena przed wstąpieniem do jego armii. Jednakże jego pobudki zostały nieznane. Eder pewnie nigdy nie dowie się, co skłoniło brata do zmiany strony. Hey there. Okej. Znaczy nie okej, ale tylko tyle możemy ustalić. Dobra. Cała nasza drużyna ma awans. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko chwila, właśnie. Ten ciężki płytowy pancerz ma tyle samo redukcji obrażeń, co ten znakomity napierśnik. Tak, to ma lepszą trochę odporność na cięte. A to ma lepszą odporność na kłute. No ale to ma lepsze odzyskiwanie jakości. Te. Więc myślę, że na razie tym się będziemy posługiwać. No i w sumie nie wygląda tak źle. Powiedzmy. No ale jak ty masz zbroję Ero 10? Co? Zostaniemy przy tym. I dobra. Ja? To weźmy się za awansy. Dobra. Ty. Zwiększymy ci wiedzę, ponieważ wiedza czasami się również przydaje przy rozmowach. Dobra, mamy kolejny profit klasowy. Większe nakładanie rąk. Siła wiary umożliwia uzdrowienie przerzucając znaczną ilość wytrzymałości paladynowi lub towarzyszom. Okej. Okay. Zwiększenie wytrzymałości. Niezmącona wiara. Gwałtowne płomienie. Plus 25% obrażeń. Nie. Głęboka wiara. Intensyfikuje wiarę paladyna, zwiększając premię obrony wiary i przekonania. Okej, okay, to może być okej. Okay. Dziwna łaska. Kiedy paladyn pokona przeciwnika, wszyscy otrzymują wytrzymałość. Nie. Łaska kolity. No. Użytkowe. Właśnie, możemy dać mu specjalizację? Chyba nie, to jest tylko chyba dla wojowników specjalizacja. Jestem jednoręczny. Okej, okay, zwiększa. Nie przetłumaczyli tego, ale zwiększa o 15%. 15% szansy na krytyki. Mało. Mało przydatne. Bezpieczny przyrząd. Nie ma jakiegoś stylu defensywnego? Chyba nie. Przerwanie plus 15, odsłonięcie. Okej, to jest ciekawe. Poświęcenie tempa ataku zwarczy dla pominięcia części redukcji obrażeń. Dobra, a co tutaj mamy? Styl walki, broni, tarcza. Odbicie tarczą plus 6. Premia do odbicia zapewniona przez tarczę dotyczy także refleksu. To by było całkiem spoko. Możemy też wziąć ten arsenał na sobie, zestaw broni plus 1. Wtedy moglibyśmy zmieniać również na tą buławę i w zależności od potrzeby zadawać obrażenia cięte lub obuchowe.
swoją stroną... tak, chyba to wezmę. Swoją drogą, zamiast brać ten styl walki broni tarcza, lepiej chyba było, żebym wziął głęboką wiarę. Bicie plus 2, wszystkie obrony proszę bicie plus 3. Może nie tak, aż tak lepsze, ale dobra. Dobra, wezmę dla niego arsenał. Eder, co dla ciebie? Ty dostaniesz atletykę. Mistrzostwo w broni, żołnierz. Obrania plus 10%. No, to fajnie. Dodatkowe powalenie, czujny obrońca. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Tak, średnie. Myślę, że dam mu to mistrzostwo w broni. Więcej obrażeń. Zawsze jest fajnie. Dobra. Niezłomny. Wiedza. No i dobra, co możemy dać? Dodatkowe zaklęcia. Możemy dać tu łatanie ran, co? Szycie ran. Raz przed odpoczynkiem zdrowie plus 40%. Myślę, że to się bardzo przyda, ale zobaczmy, co jeszcze możemy dać. Wzmocniony zakaz. Meh, bolesny zakaz. Cel osłabienie przez 12 sekund. Osłabienie postaci tracą po 2 punkty mocy i kondycji. Ruch zostaje zredukowany 1 hard, wola o 20. To jest bardzo fajne. Zwłaszcza to obniżenie hardu i woli. Przez to cele będą bardziej podatne na wszystkie inne zaklęcia, jakie będziemy rzucać. To jest krawy blask. Obrażenia od ognia. Nośnikom duszy trzymają zwiększone obrażenia. Okej. Okay. Czyli wszystkim będzie zadać obrażenia do ognia, ale to są bardzo marne obrażenia, więc nie jest tego warte. Wyolbrzymiony blask, chociaż co mniej się kapłan otrzymuje premię do wszystkich cech ich ruchu. Odwikuje święty blask, otrzymywanie leczenia minus 75%, i tak tego nie używamy do leczenia. Moc plus 2, kondycja plus 2, zręczność plus 2, percepcja plus 2, intelekt, stanowczość przez 13,5 sekundy. No, nie jest takie złe. Natchniony blask. Premię do celności. Święty blask, celność plus 10. No to również jest spoko. Ale na razie wezmę to szycie ran. To się czasami bardzo może przydać. Okej. Okay. Teraz ty, matka. Skradanie się. Nie wiem, po co jest tyle skradania się. Dobra. Czwarty poziom. To może być fajne. Duże obrażenia przeciwko jednym celu. Dzika pijawka. Mech pomiędzy. Co duchy formy, wstępując przyspieszenie ruchu i zmianę wielu trafień krytycznych, trafień zaśnięcia na mniej. Okej. Okay. Czyli taki defensywny czar. No i tak nie używam jej do defensywnych rzeczy. Znaleźć i przechwycić jego mocne strony. Skradziona redukcja obrażeń 7. To jest całkiem spoko. Zobaczmy, mentalna lanca. Ile to... Kurczę, nie mogę teraz sprawdzić. Zastanawiam się nad tą mentalną lancą. Ona ma całkiem spore obrażenia. Dalej przerywania. Wszystkim celom na linii ataku, więc tak średnio. Nie. To już jest fajniejsze. Skradzenie 7 punktów obrażeń, znaczy redukcji obrażeń, może być dobre dla takich przeciwników jak ten adrowy animat, który miał właśnie całą masę redukcji obrażeń. Więc myślę, że to może się przydać w niektórych sytuacjach. Jeżeli napotkamy kogoś zakutego w ciężką zbroję. Dobra, i talent. Mentalny odwet. Ogłuszenie.
Uderzenie odwetowe ogłusza wroga, jeżeli spróbuje ataku na wolę enigmatyka. Zdolność pasywna raz na potyczkę. Efekty cel wróg ogłuszenie przez 4. Okej. Nie ma zbyt dużo zdolności. Ma coś, co by pomogło jej w czarowaniu? Chyba nie. Serce burzy. Potomek ognia. Obrażenie od ognia plus 20%. To jest coś, co mógłbym dać chyba Alotowi. W sumie weźmy ten mentalny odwet. Jeżeli ktoś spróbuje zaatakować wolę enigmatyka, zostanie ogłuszony. Wiecie co, w sumie to jest całkiem słabe. Zobaczmy coś, co by dało jej celność garłacza. Garłacz pistolet. Biegłość z broni zbir. Szabla, stiletto, maczuga, pistolet, garłacz. Wiecie co, chyba to sobie wezmę. Plus 6 do celności garłacza, to ta, myślę, że może się jej bardzo przydać. Dobra. Zobaczmy, czy ona miała już jakąś biegłość z broni? Nie. No to dobrze. I ty, Alot. Dałem ci jeszcze większą wiedzę. Dobra, i zobaczmy. 4. poziomu. Nie ma tu chyba za bardzo fajnych czarów ofensywnych z 4. poziomu. Ale coś musimy wziąć, bo mamy dodatkowe zaklęcia z 4. poziomu, więc... szkoda, żeby się marnowały. Które nie mogą... grup płomieni. Mało obrażenia. Wstrząsające pociski. 5 pocisków czystej mocy wywołuje falę uderzeniową, zadając obrażenia miażdżone przeciwnikom w zasięgu. W sumie nie najgorsze. Płomienna tarcza. Rzucający obrażenie 11.6. Okej, to może się przydać. Dobra, wzmocniona osłona. Magiczna osłona, odbicie plus 25. Magiczna osłona, kłujący wybuch. Też mogłoby być ok. Dodatkowe zaklęcia też również mogłyby być ok. Ale wiecie co, może weźmiemy ten potomek ognia. Obrażenia plus 20% od ognia. To brzmi bardzo fajnie. Mamy sporo zaklęć ognistych. Mamy na pierwszym poziomie, na drugim poziomie, mamy kulę ognistą na trzecim poziomie, teraz na czwartym poziomie weźmiemy. Więc tak, więc Alot będzie naszym gościem od ognia. Więc to brzmi fajnie. Dobra. Hey there. W następnym odcinku. Tak, już trochę czas mi się kończy. Więc w następnym odcinku pójdziemy do naszej warowni, zobaczyć tą panią, co chciała się z nami zobaczyć. A później idziemy do grupy dunryckiej. No i zapewne posuwamy fabułę do przodu. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!